Życie Sławomira Peszki jest pełne sprzeczności. Niezwykle utalentowany, a zarazem kontrowersyjny gwiazdor polskiego futbolu, ten błyskotliwy pomocnik z łatwością zdobywał szczyty, reprezentując Polskę podczas Mistrzostw Europy 2016 i Mistrzostw Świata 2018, ale jego buntowniczy duch i skłonność do awantur wielokrotnie narażały na szwank zarówno jego karierę, jak i reputację. Niniejszy film rzuci nowe światło na pełne paradoksów życie Peszki, równie podziwianego co krytykowanego, uchodzącego za geniusza piłki, ale jednocześnie nazywanego szaleńcem. Prześledzimy jego drogę pełną triumfów i porażek, od pierwszych kroków w reprezentacji przez burzliwe wydarzenia poza boiskiem, aż do powrotu do łask i końca kariery. A to jeszcze nie koniec, bo teraz po piłce nożnej Peszko mierzy się z nowym wyzwaniem, fascynującej choć kontrowersyjnej Federacji Cloud MMA, która oskarżana jest o bycie bezpośrednim następcą Heilig, który został zamknięty przez MSWiA. W tym filmie zobaczycie rzadko pokazywane materiały, opinie znawców sportu i świadków i najważniejszych momentów w karierze Peszki. Przyjrzymy się dynamice jego związków z trenerami, kolegami z drużyny i kibicami. Przebijemy się przez mity i pokażemy prawdziwą twarz Peszki, pełną pasji, ambicji i chęci do rywalizacji. Sławomir Peszko, geniusz futbolu czy szaleniec żyjący na krawędzi? Zresztą cała nasza Lechia podłamana, ale na pewno się nie poddam. Co już pomimo takiej dziwnej mojej kariery, trochę upadków i wzlotów, czas na kolejne wzloty i doczekałem się kolejnego powołania. Bus zabrał się bez kogo! Jego miejsce, debiutant w reprezentacji z numerem 15, Peszko. Czy to możliwe, że jednym meczem można odmienić los swojej kariery? Sławomir Peszko, utalentowany piłkarz o stalowych nerwach i niepohamowanej chęci rywalizacji, miał na to odpowiedź. Jego debiut w reprezentacji Polski 19 listopada 2008 roku na ogromnym stadionie Croke Park w Dublinie miał być próbą ognia. Polska, próbując odzyskać równowagę po niepowodzeniach w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2008, stawiała na Peszkę jako jedno z ogniw ożywiających grę. I tak właśnie się stało. Na lewym skrzydle Peszko był niczym nieujarzmiony wiatr, szarżując z niezwykłą intensywnością. Jego zdolność do przebijania się przez linie obronne Irlandii i tworzenia okazji do strzałów sprawiała, że stał się najbardziej przerażającym zawodnikiem na boisku. Jego skuteczne akcje zaowocowały już w trzeciej minucie meczu, kiedy to wywalczył rzut wolny, z którego Łukasz Garguła precyzyjniej dośrodkował do Mariusza Lewandowskiego, zdobywcy pierwszego gola dla Polski. Ochoczo naściskając na rywali, w 47 minucie meczu Peszko zaserwował perfekcyjną asystę dla Rogera Guerreiro, który zwiększył prowadzenie dla Polski. Może uderzy Roger! 2-0! Chociaż brakowało mu jedynie gola do swojego osobistego triumfu, Peszko wywołał burzę aplauzu za swoją grę. Niemniej jednak Polska przegrała ten mecz 2-3 po późnym zwrocie akcji na korzyść Irlandii, ale to nie przysłoniło udanego debiutu Peszki. I to było tylko preludium, bo kolejne spotkanie Peszko rozpoczął już jako jedna z gwiazd drużyny w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata przeciwko San Marino. Stadion Narodowy w Warszawie był świadkiem najwyższej wygranej w historii reprezentacji Polski, a Peszko miał w tym swój udział. W 28 minucie meczu z prawej nogi wpisał się na listę strzelców. Po tych spotkaniach Peszko został uznany za lidera drużyny na Euro 2012. Szybkość, zwinność, odwaga i skuteczność, to wszystko czyniło go zawodnikiem o wielkim potencjale. Nic więc dziwnego, że kibice i media byli nim zachwyceni. Przed Peszką otwierały się drzwi do wielkiej kariery, ale przyszłość rzadko jest tak przewidywalna, jak się nam wydaje. Z tej opresji, która się wydaje jest ciężka, wyjdziemy. I na zakończenie, bo to krótkie tylko wywiad będzie, mniej panowie chyba trzeba mówić, a więcej tam na boisku robić.
Z nieprzeciętnym talentem, determinacją i niebywałym charakterem Sławomir Peszko miał wszystko, aby zdobyć tytuł gwiazdy polskiego futbolu. W jego karierze przewijała się jednak ciemna nitka, nałóg alkoholowy, który wielokrotnie rujnował jego sportową karierę i pogrążał reputację. Jego zmagania z demonem alkoholu miały swój gwałtowny początek w Krakowie już w 2010 roku, kiedy to przyłapano go w trakcie konsumpcji wysokoprocentowych trunków przed meczem z Australią. Mimo zapewnień o poprawie, Peszko zatracił kolejną szansę, którą obiecał mu wówczas trener Franciszek Smuda. Rok 2012, Niemcy pod wpływem alkoholu wywołuje skandal w taksówce, próbując zniszczyć taksometr. Kompletnie pijany, z 1,5 promila we krwi, trafia do aresztu. To wydarzenie staje się ciosem kończącym jego karierę w reprezentacji Polski na Euro 2012. Powiedz mi, alkohol jest twoim zdaniem dużym problemem w piłce nożnej polskiej? Światowej. W Niemczech też był, w Anglii. W Anglii też mocno się działo. Chociażby we Włoszech piłkarze po meczu pewnie sobie piją winko. No. Niestety alkoholowe wpadki Peszki nie kończą się na tym. Skandal w 2014 po meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa, gdzie po pijanemu zachowuje się agresywnie w klubie nocnym, jeszcze bardziej przyćmiewa jego karierę. Peszko, zdając sobie sprawę ze swojego problemu, decyduje się na leczenie odwykowe. To wydaje się działać, po tym okresie wydaje się być bardziej skoncentrowany na grze i unika kontrowersji. Jednak zniszczone zaufanie publiczności i prasa pełna negatywnych opinii sprawiają, że jego powroty do kadry są zawsze nacechowane napięciem. Talent i potencjał Peszki mogłyby uczynić go jednym z najjaśniejszych gwiazdorów polskiej piłki. Niemniej jednak skandale i nadużywanie alkoholu pozbawiły go wielu szans na sportowe sukcesy i spełnienie osobistych aspiracji. Czy Peszko zdołał odciąć się od swojej burzliwości przeszłości? Czy zdołał odzyskać zaufanie kolegów z drużyny i trenerów? Czy mimo wszystko znalazł jeszcze miejsce dla siebie na boisko? Cóż, pomimo takiej dziwnej mojej kariery, trochę upadku i wzlotów, czas na kolejne wzloty i doczekałem się kolejnego powołania. Sławomir Peszko, mimo swoich skandali i alkoholowych wpadek, które odbiły się echem na arenie międzynarodowej, nie składał broni. Przygotowywał się na kontratak, odbudowując formę, charakter, pragnąc udowodnić, że ma jeszcze wiele do zaoferowania. I tak oto po latach walki powraca do reprezentacji Polski za kadencji Adama Nawałki. Peszko podnosi się jak feniks z popiołów, staje się częścią zespołu, który zapewnia Polsce miejsce w Mistrzostwach Europy 2016 we Francji. Ale nie, jest ogromne też nie tyle presja, co wsparcie kibiców i taka wiara, że żeby w końcu Polska osiągnęła coś ciekawego na Euro. Choć nie jest kluczowym graczem, jego zaangażowanie i energia na boisku przyczyniają się do osiągnięcia ćwierćfinału w turnieju. Rozwinięcie skrzydeł Peszki nie kończy się na tym. Zostaje powołany na Mistrzostwa Świata 2018 w Rosji, będąc jednym z nielicznych graczy, którzy utrzymali poziom na niezbyt udanym turnieju dla Polski. Nawet mając 33 lata, był jednym z najstarszych zawodników w kadrze, ale nie tracił swojej iskry, bo nadal był ulubieńcem fanów. Jednak sukcesy z Euro 2016 i Mundialu 2018 stanowią zwieńczenie jego kariery. Po tych turniejach Peszko zaczyna opadać z sił. Nowy selekcjoner Jerzy Brzęczek już go nie powołuje, a jego kadra i kariera klubowa zaczyna podupadać. Musi szukać nowych wyzwań już poza piłką nożną. A może z sympatii do Sławka nie odniesiemy się do tej końcówki akcji biało-czerwonych. Mimo triumfalnego powrotu na arenę międzynarodową, udziału w Euro 2016 i Mundialu 2018, Sławomir Peszko nie zamierzał opuszczać boiska w spokoju. Wewnętrzny ogień rywalizacji wciąż w nim płonął. Pragnął udowodnić, że wciąż może zdobywać szczyty, ale rzeczywistość była nieubłagana. Peszko, osadzony w Lechii Gdańsk od 2015, wpada w spięcie z trenerem Piotrem Stokowcem, co prowadzi go do jego usunięcia od pierwszej drużyny.
Liczne potyczki ze szkoleniowcem potęgują napięcie. Zostaje wypożyczony do Wisły Kraków, ale i tam nie zyskuje uznania. Po pół roku rozwija żagle i opuszcza krakowski klub. No i cóż, jego droga reprezentacyjna również dobiegła końca po Mundialu 2018. Gorycz rozstania z kibicami w biało-czerwonych barwach jest dla Peszki bardzo bolesna. Peszko musi skonfrontować się z surowym faktem. Jego marzenia o piłkarskich triumfach nie zostały zrealizowane. Nie zdobył Mistrzostwa Polski ani Pucharu Polski. Nie zdobył medalu na żadnym turnieju międzynarodowym. Nie udało mu się także przenieść do zagranicznego klubu na dłużej. Jednak Peszko nie jest typem, który łatwo poddaje się porażce. Wskakuje w kolejny ring. Tym razem dosłownie, poza boiskiem piłkarskim, do Cloud MMA. Było mi niezmiernie miło. Muszę już jechać. Jako szanowny komentarz, że kiedyś mnie doceniałeś. Tak. Z tobą kiedyś grałem, otóż jako pierwsi wiecie to i ogłaszam, kończę karierę piłkarską. Po zakończeniu kariery piłkarskiej Sławomir Peszko nie zamierzał zasnąć na sportowych laurach. Pociągały go przecież ryzyko, emocje, adrenalina, a na horyzoncie pojawiła się nowa dyscyplina – MMA, konkretnie Cloud MMA. To nowa federacja, która przeplata świat sportu ze światem showbiznesu, mediów społecznościowych i oczywiście kontrowersji. Założona w 2023 roku przez m.in. Lexi Chaplin, wpływową influencerkę z ponad 2 milionami obserwujących na Instagramie, Cloud MMA aspiruje do kreowania spektakularnych gal walk, przyciągając publiczność i sponsorów. Peszko zostaje ambasadorem federacji. Nie tylko promuje Cloud MMA, ale także staje do walki. Twierdzi, że ma predyspozycje, siłę, szybkość, hard ducha. Znajdę i potem ci powiem. Potem ci powiem. Ty mnie chciałeś ustawić z piłkarzem, tak? Do walki. O, tu jest potencjalny kandydat. Nie domagaj. Ale Cloud MMA nie jest zwykłą federacją. Wywołuje kontrowersje, budzi pytania, zarzuty o dziwaczne powiązania z kadyrowcami, high league, brak profesjonalizmu, niski poziom sportowy, komercjalizacja to tylko niektóre z zarzutów stawianych im przynajmniej jak na razie w internecie. Cloud MMA odpiera ataki i zaprzecza powiązaniom. Twierdzi, że jest niezależną organizacją mającą na celu rozwój MMA w Polsce i na świecie. Czy jednak MSWiA zgodzi się z ich argumentacją? Ostatnio widzieliśmy przecież upadek gali pokera, gdzie jak się okazało Urząd Skarbowy też miał odmienne zdanie od organizatorów. 5 sierpnia w każdym razie ma odbyć się pierwsza gala Cloud MMA. W Torwarze w Warszawie wśród uczestników Sławomir Peszko, Paweł Bomba Bomba, Don Casio i inni celebryci. Czy ta gala odbędzie się? Czy będzie to jednak spektakl pełen emocji, skandali i finalnie zostanie zamknięty? Czy Peszko odnajdzie się w nowym świecie i czy Cloud MMA będzie triumfem, czy też fiaskiem? Czy to początek nowego rozdziału w polskim MMA, czy tylko krótkotrwały projekt? Śledźcie nasze wiadomości, subskrybujcie Kto Wygrał i do usłyszenia. Ja się od tego kompletnie odciąłem, powiedziałem, że dla mnie numerem jeden musi być czystość, klarowność. Ja nie będę, jako były reprezentant, reprezentowałem i ciebie i swój kraj, teraz świeci oczami za jakieś powiązania, więc...